powiedzieć, że wyniki drugiego kwartału są rekordowe, to właściwie nic nie powiedzieć, bo te rekordy robią ogromne wrażenie. I tutaj wspomnę kilka liczb. Zysk netto w drugim kwartale to 3,5 raza więcej niż w ciągu ostatnich 10 lat. EBITDA to 22% więcej niż w ciągu ostatnich 10 lat. EBITDA w samym drugim kwartale to około 9 razy więcej niż w całym poprzednim roku, a przychody w ciągu pierwszego półrocza były wyższe niż w całym poprzednim roku. Także naprawdę, naprawdę są to wyniki godne podziwu. Skąd taka poprawa? Wynika ona z czynników wewnętrznych i zewnętrznych. Zacznę od tych zewnętrznych, bo one były istotniejsze. Koronawirus, najpierw w Chinach, później jego pandemia spowodowały skokowy wzrost popytu na nasze produkty, głównie rękawice. Przy sztywnej podaży spowodowało to wzrost cen, a co za tym idzie marż. Te marże najpierw wzrosły w segmencie dystrybucji, później też w segmencie produkcji i efekt tych zmian widzimy na przestrzeni kwartałów, patrząc na rentowność poszczególnych segmentów i całej grupy. To są czynniki zewnętrzne. Z czynników wewnętrznych na pewno nie byłyby możliwe te wyniki, gdyby nie przebudowa naszych linii produkcyjnych, które umożliwiły nam produkowanie z lateksu syntetycznego na wszystkich liniach. To pierwsza rzecz. Druga rzecz to zmiana portfolio produktowego, które pozwoliło nam już na początku roku, kiedy jeszcze efekt pandemii w produkcji nie był widoczny, oferować rękawice po wyższych cenach. A trzeci element to jest element związany z programem oszczędnościowym, który realizowaliśmy pod koniec roku 2000, czy w drugiej połowie roku 2019. Warto też wspomnieć o tym, że przygotowaliśmy się solidnie w dystrybucji na zwiększony popyt. Przede wszystkim zgromadziliśmy na przełomie roku dużo większy zapas towarów, jak również przebudowaliśmy nasze kanały dystrybucji, zreorganizowaliśmy zarządzanie nimi, powołaliśmy nowy kanał, który nosi nazwę e-commerce, czyli sprzedaż poprzez marketplace'y i to też miało wpływ na wyniki. To są rzeczy, które oczywiście widzimy w rachunku wyników. Natomiast to przekłada się na gotówkę, którą zarobiliśmy. Dodatnie przepływy operacyjne, działalności operacyjnej wynoszą prawie 200 milionów złotych. I jak odliczymy wydatki na inwestycje oraz przepływy finansowe, czyli dywidenda, buyback, spłata części kredytów, to i tak te przepływy wynoszą prawie 140 milionów złotych plus, więc jest to duże osiągnięcie i to przekłada się na stan gotówki na koncie, brak zadłużenia netto i to z kolei, czyli te większe zapasy gotówki pozwalają nam myśleć ambitnie o zamierzeniach strategicznych, które mamy nadzieję wykują się w ciągu najbliższych miesięcy i będziemy się mogli podzielić tym z akcjonariuszami, potencjalnymi akcjonariuszami, ogólnie z rynkiem. Przede wszystkim za wcześnie jeszcze na tym, aby mówić o konkretnych ruchach. Natomiast na pewno zasadą numer jeden, którą będziemy stosować przy konstruowaniu strategii, jest zasada mądrego wydawania pieniędzy, która da nam odpowiedni zwrot z inwestycji. I to grono osób, które tworzy strategię, to jest nie tylko zarząd, czy też top management grupy,
ale również zewnętrzni eksperci, którzy nam w tym będą doradzać i nie tylko będziemy rozpatrywać wątki, które wcześniej się pojawiały w poprzednich strategiach, ale też zupełnie nowe wątki, których do tej pory nie rozpatrywaliśmy. Na uwagę zasługuje też na pewno zmiana struktury geograficznej naszej sprzedaży. Po pierwsze wspomnę o wzroście udziału Europy Zachodniej, który jest spektakularny. Udział takich krajów jak Wielka Brytania, Hiszpania, Niemcy wzrósł z 4% w roku 2019, mówimy oczywiście o pierwszym półroczu, do 23% w roku 2020. Ten wzrost tego udziału odbył się w największym stopniu kosztem krajów Europy Środkowo-Wschodniej, które przez pewien czas były odcięte od dostaw, ponieważ były zamykane granice, czy powstały utrudnienia administracyjne w sprzedaży rękawic i trudno je było dostarczyć, szczególnie do krajów, które nie miały własnych portów. Widoczny w tym pierwszym półroczu jest także powrót Polski na fotel lidera, jeżeli chodzi o sprzedaż, która ma silny numer jeden. I to też wiąże się z ograniczeniami. Więcej rękawic trafiło na rynek polski. Natomiast komentując jeszcze raz ten wzrost w Europie Zachodniej, to jest to zmiana, która nas przybliża do tego celu, który od dawna chcieliśmy osiągnąć, czyli zwiększyć swoją pozycję w Europie Zachodniej i to na pewno przełoży się korzystnie na dalsze możliwości sprzedażowe. Warto też zwrócić uwagę na Ukrainę, która rok do roku podwoiła swoje przychody, czy sprzedaż na tym rynku podwoiła się. To także jest godne uwagi.